Do redakcji Telewizji Twoja zgłosił się znany z batalii o prawa osób niepełnosprawnych Zbigniew Michurski. Kolejny z problemów, które stara się naświetlić, dotyczy Filharmonii Sudeckiej, a dokładnie remontu i adaptacji holu do tej placówki. Michurski zarzuca, że obiekt jest remontowany niezgodnie z przepisami prawa budowlanego w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Według oponenta tej decyzji hol Filharmonii po remoncie będzie całkowicie niedostępny dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza tych, którzy poruszają się na wózkach inwalidzkich. Władze Filharmonii wskazują tą drogę jako jedyną do obiektu i problem również polega na tym, że aktualnie remontowana sala będąca własnością Filharmonii przyległa do ulicy Słowackiego. W tej chwili remont dobiega ku końcowi i niestety z przerażeniem zauważyłem, że do tego obiektu osoby niepełnosprawne dostać się nie będą mogły, a jest to ważny obiekt w funkcjonowaniu Filharmonii, bowiem będzie tam sala kasy biletowe, będzie barek i będzie poczekalnia i szatnia, a zatem to jest ważne miejsce w działalności Filharmonii. Problematycznym jest zadowolenie wszystkich, to znaczy to wejście, które adoptujemy teraz po dawnym sklepie, ma znaczną różnicę poziomów, czyli wejście na salę koncertową jest znacznie wyżej. Ta różnica poziomów sięga ponad 1,5 metra. W związku z tym spełnienie wszystkich oczekiwań, także dostosowanie dla osób niepełnosprawnych wiązałoby się z wybudowaniem osobnego przejścia, przejazdu, które, żeby tę różnicę poziomów zniwelować, musiałoby się zacząć już na ulicy. W tym momencie nie byłoby sensu robienia w ogóle tego wejścia. Dlatego chcemy, aby dotychczasowe wejście, gdzie jest podjazd, który wyrównuje te poziomy, żeby cały czas to służyło osobom, które niepełnosprawne, które przyjadą tu na wózkach, czy też w inny sposób. Myślę, że to zadowoli wszystkich. Nie jest to jakieś wejście innej kategorii, natomiast ze względów konstrukcyjnych i takiego ograniczonej możliwości tutaj z powierzchnią musimy po prostu tak to zorganizować. Zgodnie z prawem, jeżeli budowany jest lokal użyteczności publicznej, to powinien mieć wejście dostosowane do osób niepełnosprawnych. Jednak hol Filharmonii, który jest przebudowywany, nie jest tym lokalem użyteczności publicznej, a stanowi integralną część budynku Filharmonii. A do budynku Filharmonii, jak wiemy, istnieje wejście, które jest przystosowane do osób niepełnosprawnych. Kolejnym utrudnieniem okazuje się obecne dojście do Filharmonii, czyli przez tunel. Znajduje się tam rynienka odprowadzająca wodę. Problem polega jednak na tym, że rynna jest tak skonstruowana, że przejazd na wózku inwalidzkim bez pomocy drugiej osoby graniczy z cudem. Rów betonowy przykryty w dwóch tylko miejscach kratą stalową, ale tak wykonaną, że każdy wózek inwalidzki na tym się wpadnie, krótko mówiąc, a osoba na nim będzie musiała niestety wylecieć z tego wózka. W tej sytuacji dyrektor Filharmonii zapowiedział, że problem rynienki zostanie jak najszybciej rozwiązany. Problemem jest rynienka, która zbiera wodę, która w chwili obecnej jest przykryta kratą. Chcemy zakryć to specjalną blachą, która będzie w tym momencie nie przeszkadzała nikomu z pokonaniem tego akurat odcinka. Myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. Kolejnym, jak się wydaje, bardziej bulwersującym problemem związanym z interwencją Zbigniewa Michurskiego było zachowanie pani podinspektor do spraw budownictwa w Wydziale Administracji Architektoniczno-Urbanistycznej Starostwa Wałbrzyskiego. Według relacji Michurskiego pani inspektor miała stwierdzić, że osoby niepełnosprawne nie muszą mieć dostępu do wszystkich obiektów oraz pomieszczeń. Paradoks polega również na tym, że pani wydająca pozwolenie nie dała się przekonać, że ten obiekt jest integralną częścią Filharmonii i musi być zgodnie z przepisami prawa dostępny dla osób niepełnosprawnych. Stwierdziła wówczas, że nie każdy obiekt musi być dostępny dla osób niepełnosprawnych. Uznałem tą wypowiedź za skandaliczną
i złożyłem dziś do starosty Ławskiego skargę na owe postępowanie i na łamanie przepisów. Urzędniczka wyjaśniała klientowi, że jeżeli mamy drugie wejście do budynku, to ono nie musi być przystosowywane do osób niepełnosprawnych, ponieważ istnieje już pierwsze, z którego osoby te mogą korzystać. Jest ono jak gdyby nadrzędne i główne. Urzędniczka wyjaśniała tę sprawę przy świadkach, zarówno przy naczelniku, jak i przy innym pracowniku, i ci świadkowie także podkreślają, że nie miała żadnych złych intencji, ani nie chciała absolutnie niczym uchybić klientowi. Ja jeszcze raz wyraźnie podkreślam, w tej wypowiedzi nie było żadnej złej intencji, była to wypowiedź wyjaśniająca, że jeżeli istnieje jedno wejście do budynku, które jest już przystosowane, to nie ma takiej konieczności, aby drugie wejście również miało takie przystosowania. Jeżeli klient odczuł w jakikolwiek sposób, że został urażony, to jest nam bardzo przykro, ale raz jeszcze podkreślam, absolutnie wypowiedź nie miała takiej intencji. Jak widać, nie wszędzie jest możliwe uzyskanie podjazdów dla wózków. W planach jednak nie ujęto takiego podjazdu od strony ulicy Słowackiego do holu. Mimo tego, że do kolejnego pomieszczenia nie ma możliwości wybudowania podjazdu ze względu na dużą różnicę poziomów.